Stop! Zamknij ryjak! <laughs> drogie miśki... <laughs> Okej, okay, więc Kamil wydaje płytę. Ta płyta na pewno uczyni niemałe spustoszenie w mózgach młodych ludzi. Wobec tego pomyślałem sobie, że yy, może przeprowadzę was przez drogę powstawania takiej płyty ze strony miksu. Może ktoś się kurwa czegoś nauczy. Wobec czego yy, drogie ptysie... Kurwa, witajcie w moim vlogu. To jest tutorial miksu, jak miksować rzeczy. Więc to sesja daje wam plus minus pojęcie jaką, jaki poziom gimnastyki musiałem odpierdolić, żeby, żeby zmiksować tą płytę. Problem z taką muzyką w pierwszej kolejności polega na tym, że bardzo fajnie jak się jej słuchasz z telefonu nie wiem, w kościele albo w parku podczas, nie wiem, jedzenia rabarbaru. Natomiast zajebiście by też było, jeżeli przy dużych głośnościach w klubie w, na dobrym systemie audio w samochodzie żeby rezonacje niektóre bardziej nieprzyjemne, częstotliwości nie upiera Doliły komuś głowy. Więc będziemy sobie dużo rozmawiać o sub, kurwa subtra, subtraktywnej ekwalizacji. Tak. Zacznijmy może od tego, że jak miksujesz sobie utwór e, hip-hopowy, to fajnie byłoby też dostać bit w ścieżkach. Dlaczego? Jak masz jeden Maximizer, który łapie wszystkie piki na całym bicie. A potem weźmiesz ten bit i wpierdolisz go do takiej sesji, nie rozwarstwisz go na początku i masz stopę z basem, z syntezatorami. Zresztą perkusji, która gra w jednym miejscu a... i na to na szczycie tego wszystkiego jest wokal, to twój limiter nie działa na całą kompozycję, tylko działa na sumę bitu z poprzednim limiterem, który jest już skompresowany, plus wokal, co w tym efekcie powstaje pierdolone jadki obasiane, masz kurwa przekompresowane wszystko, nie słychać transientów, gówno, Sodoma, Gomora i Gucci Gang. Zacznijmy od napletona, przenosimy się teraz do napletona, dlaczego, pierwszy Mateusz, dlaczego to nie jest FL Studio? Nie wiem. Natomiast ja dzisiaj będę Wam się starał tak w miarę napałę powiedzieć, jak wszystkie z tych rzeczy, które robimy tutaj, możecie sobie zrobić w swoim zaciszu domowym a um, na sprzęcie, który posiadacie. Na co się gapisz? Kurwa. Pozdrawiam Jordana, który zrobił ten beat. bas i stopę na osobnych stemach, bębny. Są wszystkie rzeczy, które dzieją się aranżacyjne, wszystkie bildy, dropy. Joe, Joe, Joe. Bas, jakieś dodatkowe wszystko co powinno być osobno: stopa, baz, e, cała ta su, cały ten jeden track, tych Bongosów, inne stopy, które są pod koniec i tak dalej. Dlaczego grupuję część rzeczy w Wabletonie, a dlaczego grupuję część rzeczy w ProTools? Będąc w napletonie, mam troszeczkę bardziej przejrzyście, jest troszeczkę bardziej czytelny. ProTools jest zajebisty w tym, że budujesz całą sesję sam od samego początku. Każdy kanał, każdy return track, musisz to sam wszystko wklepać. I to jest fajne, bo potem jak masz turbo skomplikowaną sesję, to się nie zajebiesz, to się nie zgubisz. Zaczniemy sobie od dramów. i Mateusz, jak się miksuje beat i dlaczego nie miksuje się go w FL Studio? Spierdalaj. Dobra, werbel, bardzo fajnie jak piosenka ma werbel, bo tak. No to mi nie jest potrzebne. No, 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 Nikuja mi to nie jest potrzebne. Dlaczego mi to nie jest potrzebne? Dlatego, że będzie się wpierdalać w drogę stopie i basowi. Także, także tak. E, tutaj, co się dzieje? To kuje w uszy, to brzmi nieprzyjemnie, nie chcę tego. Co robi to? Daje 30 milisekund pierwszemu transientowi z, z werbla, żeby przedrzeć się przez kompresję zanim zacznie działać. Spłaszcza o dokładnie... o prawie 5 decybeli. spłaszcza jego ogon. Dlaczego to robię? Dlatego... dlatego. Słyszysz różnicę? Jak słyszysz różnicę, to fajnie. Jak nie słyszysz różnicę, to możesz mi za to zapłacić. Tutaj, to sama historia. Nachuj mi to. To mnie kuje w uszy. To znowu. Upierdalam dół i górną rezonację. Upierdalam dół. Po co komu raz, dwa, trzy, cztery ścieżki hatów? Nie wiem. Jordan, przepraszam. Tutaj to samo. Generalnie w miksie bitu jest istotne a. pozbyć się częstotliwości, które nam wchodzą w drogę w innych instrumentach, które twoim zdaniem są ważniejsze. Twoim zdaniem jako kompozytor, jako producent. b. obcinanie... Częstotliwości, które upierdalają głowy. A jak się to robi? Bierzesz sobie taki ozonik, albo fabfilter, albo FL Studio Parametric EQ2 i sobie studiujesz cały zakres i... Kurwa! Sobie studiujesz cały zakres częstotliwości i słuchasz... Jeżeli coś się kuje w uszy, to jest dość intuicyjny zabieg, który automatyzuje się po jakimś czasie pracy z takimi rzeczami. Tutaj działo się jakieś gówno. Co to jest DC Offset? Poczytaj o tym, co to jest DC Offset. Jak się to usuwa tym. To jest osobny temat na osobne wideo. No dobra, to jest miksowanie bitu, ale teraz Mateusz, jak zmiksujesz ten bit, w tym bicie jest z 25 ścieżek, ja nie chcę tyle, ja chcę mniej. Odpalamy sobie Pro Tursa. Mateusz! Czemu nie miksujesz wokali w Ever Studio? Bo... święty Mikołaj nie istnieje. Nie wiem czemu to tyle trwa. To nie powinno tyle trwać, ale to nie moja wina, bo to nie mój komputer. I nie mój problem. Mamy sobie ten bit, który jest sobie tutaj. Gdzie jest VCA do tego bitu? Cała suma dramów ma substraktywność. To mi się nie podobało, to mi się nie podobało, to mi się clearly też nie podobało. Dlaczego mi się to nie podobało, to jest osobny temat na osobny film. Stopa do stopa, stopa ma mieć dół. Stopa nie ma mieć, kurwa, zbyt dużo informacji sonicznych w 3000 Hz. Bo dlaczego? Dlatego, że mam na przykład tą stopę, a potem mam na przykład jeszcze to i mam jeszcze to i mam jeszcze to. I nagle. I nagle cała góra z tej stopy wpierdala mi się bezczelnie w resztę mojej kompozycji, w, w całe moje, wszystkie moje syntezatory, wszystkie moje chaty i generalnie robi się z tego straszny. To również zadziało się z tą stopą. Odpowiednikiem tego w zasadzie może być każdy kompresor ustawiony w dobry sposób. Odpowiednikiem tego może być Sound Goodizer. W... Studio, albo Saturator w Napletonie. Co robi to? I to też e, po prostu zwiększa nam współczynnik pierdolnięcia, bas. Saturacja, prosty zabieg, brzmi jakby było głośniej, natomiast saturacja dodaje jeszcze interesującego kontentu sonicznego na wyższych partiach Eee, policja. Niestety, saturacja i harmonia to coś, na no co nie mamy teraz czasu. Saturacja, więcej pierdolnięcia. Transient Shaper, więcej pierdolnięcia. Co z tymi syntami poradziłem sobie wcześniej? Natomiast na tym etapie mi się stwierdziłem, że najprawdopodobniej jest tutaj jeszcze troszeczkę dużo dołu. Aha, jeszcze zapomniałem o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Czyli w zasadzie takich najważniejszych trochę w rapie Basik. Jak to zrobić, że Baz napierdalał? Jeżeli w basie są jakieś rezonacje, które wam nie pasują, to w moim przypadku to um, i to... Nie róbcie tego na pałę, bo każdy w różnych piosenkach jest różny klucz, różne sample mają e, różne właściwości. Tro to jest taka mas maszynka, która jest takim trochę, takim jakby to powiedzieć, elastycznym ekwalizatorem, który będzie się dostosowywał e, w czasie rzeczywistym do wartości sonicznych twojego e, instrumentu. To jest saturacja. To jest to jest kolejna ekwalizacja i to jest... I to jest saturacja. Dlaczego to robię? Dlatego, że tak. Um, generalnie zwróćcie uwagę na to, że Wszystkie te różnice są dość subtelne. Jordan odwalił całkiem kawał dobrej roboty. Dajcie mu pieniądze. Dajcie mu dużo swoich pieniędzy. Dajcie mu jak najwięcej pieniędzy e, za bity, który robi, bo nie dość, że są zajebiste, to są jeszcze całkiem spoko zmiksowane na to, na to jak to wychodzi później. Stopa. E, to samo. Upierdalam część rzeczy, które po prostu nie brzmiały dobrze. Obcinam trochę ogon i dodaję trochę pierdolnięcia, a dodaję trochę głośności i puszczam to przez limiter I Jeszcze jeden Transient Shaper, który, na którym też jest limiter Generalnie no, nie lubimy, jak nam się świeci wszystko na czerwono Tu jest całkiem blisko no limiter akurat będzie działał tak, że w tych dwóch przypadkach dość prosty, że będziemy mieli wszystko po prostu na zero. Stopa bez tego całego teatajstwa brzmi w ten sposób. Miksowanie całego dołu to jest wypierdalanie rzeczy, które nie brzmią fajnie i stosowanie większego faktoru pierdolnięcia, do tego pomoże wam transient designer. Albo jakiś kompresor, albo saturacja. Eee, pokażę wam generalnie, jak cała ta piosenka brzmi z bitem, który jest niezmiksowany, versus z bitem, który jest zmiksowany. Niezmiksowany bit. Beat. Co się stało? Co zrobiliśmy? Po co to zrobiliśmy? Zrobiliśmy w bicie trochę miejsca, uprzątnęliśmy rzeczy, niektóre rzeczy wyciągnęliśmy do góry, poprawiliśmy transienty na stopie, na werblu, nie dodawałem tam za dużo kolorytu, nie grałem z jakimiś strasznie produkcyjnymi rzeczami. Jeżeli miksujecie bity innym, pamiętajcie o tym, żeby nie ingerować, broń, broń Boże, w aspekty produkcyjne, bo jeżeli ktoś wyśle Wam swoje ścieżki bitowe i dostanie od Was zmiksowanego coś, co nie do końca brzmi jak ich własna kompozycja, Ty jako inżynier miksu masz jedno zadanie. Masz czyścić. Jesteś jesteś jebanym, jesteś jebaną sprzątaczką, takie są realia to jest czyjaś artystyczna ekspresja to, to są czyjeś walory kreatywne to jest czyjś pomysł i jeżeli ty będziesz w to ingerował, to gwarantuję ci to jest to ostatni raz, jak będziesz pracował z kimś a, nad jego materiałem, jeżeli chodzi o mix. Moving on spędziliśmy strasznie dużo czasu nad miksowaniem bitu, ale uważam, że to jest ważne, więc trzeba o tym porozmawiać. A, co tu się dzieje? Dlaczego tu jest taki burdel? A, dlaczego to nie jest w kolorze jasno pomarańczowym. Co to jest? Do czego to wszystko służy, Mateusz? I dlaczego to kurwa nie jest wszystko we FL Studio? Mamy sobie dwa, dwie centralne ścieżki. Do nie chcesz mnie kojarzyć z nimi. Co robimy na tych ścieżkach? Na tych ścieżkach są jedynie efekty. Efekty, które, tak jak mówiłem, koza powiedział specyficznie: Zrób to w tym miejscu w taki sposób. To nie są moje pomysły, ja po prostu wiem, jak przetłumaczyć jego pomysł, przetłumaczyć jego inspirację na, na żargon inżynieryjny, jak korzystać z narzędzi, które pomogą mi w zrobieniu rzeczy tak, żeby one brzmiały, jak on chce. Okej, okay, co to się stało? Suko, nie chcesz mnie kojarzyć z nimi! Porównują obce archetypy! Nie mów do mnie, byku, nie Jeszcze raz. Zu koniec, chcesz mnie kojarzyć z nimi! Porównują obce archetypy! To Czyli co tu się dzieje po kolei? Zmiana formatu. Harmonia, ale bez harmonii ustawione na Unison, które mają po prostu dać trochę więcej przestrzeni. Nie nie o mnie nic! Jesteśmy tutaj po to, żeby krzywdzić! I bawienie się flangerem, które... Także to są jakieś takie rzeczy wynikające z bardziej z, z zachcianek produkcyjnych Artysty, niż, niż z konieczności robienia rzeczy jakby samozachowawczy, inżynieryjny sposób. A jeżeli chodzi o efekty, dzieje się to jeszcze trochę ciekawych rzeczy. Sam reverb jest, jest dość łatwą kombinacją. Świetnie, internetowi ludzie mi opłacają internet. Hermes bez buta, uwarunkowany antypodami. Za... Najpierw full reverb, potem mamy, potem mamy trochę delaya, potem jeszcze, potem jeszcze troszeczkę rozwarstwiamy to. Korusem i potem korzystając z tego ostatniego modułu chcieliśmy, żeby track brzmiał demonicznie, piekielnie. I w piekle pewnie są jakieś komnaty, w, którym, w których ruchają się naziści. I jak krzyczą, to bardzo jest. Oczywiście wysyłamy to na osobną ścieżkę, bo, 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 bo tak, bo to jest ładniej, bo to jest lepiej. Z tego generalnie korzystam e, jako dodatkowego efektu. I teraz mamy tak kompresję, y, wykwaszenie, ucinanie tego, czego nie chcę słyszeć, i teraz po plus-minus wrzuceniu, wpierdoleniu wszystkich efektów, których, których chcę. I żeby nie było, nie rysowałem tego kurwa krok po kroku, tylko robi się tak. Ciach. Tria! <grywa> yeah. Koniec chcesz mnie. Czy to jest Weffel Studio? Nie. Znaczy jest, ale będziesz chciał się powiesić. Przepraszam wszystkich fanów Weffel Studio. Weffel Studio to świetny program. Jeżeli lubisz robić 15 bitów dziennie, ja lubię zrobić 1 albo 0, bo czasami są takie dni, że. Nie robię bitów. Czasami są takie dni, że trzeba rzeźbić w głównie Kamil. Przepraszam, yy, nie chciałem. No i co? I w zasadzie najważniejszy. Fragment, na który pewnie wszyscy czekali, kurwa. Eee, proszę was wszystkich, kompresja w pierwszej kolejności i puśćmy sobie całą sumę wokali bez bitu. Nie, internetowi ludzie mi opłacają internet. Hermes bez buta. Znaczy, to chuj tam jest z tej kompresji. Ekwalizacja subtraktywna znowu. Bardzo jest ważne to, jeżeli ktoś drze mordę do mikrofonu Jeżeli korzystasz z mikrofonu takiego, z jakiego my korzystaliśmy To, było akurat, to, bi, to był akurat Mojave MA200 Który jest lampowy, więc wspomaga harmonikę dodaje, więks, dodaje jeszcze więcej kolorytu Trzeba uważać, żeby niewygodne częstotliwości nie ujebały komuś głowy Minus e, 6,8 dB DSR, uwielbiam DSR Szczególnie w moim przypadku mam bardzo dużo sybilantów, które kłują w uszy, więc yy, korzystam z DSR-a. Drugi kompresor. Dlaczego drugi kompresor? No w tym przypadku akurat yy, kolejne kompresory odgrywają rolę bardziej kolorytową, niżli mając na celu sp dodatkowo spłaszczyć wokal. Wokal już generalnie po pierwszym kompresorze jest niemiłosierną kiełbachą. Natomiast to, co jest istotne, czasem jest tak, że jeżeli... Chcesz zachować dynamikę w utworze, musisz bawić się automatyzacją. Ja stwierdziłem, że fajnie będzie skorzystać yy, z takich udogodnień, jak lampowe symulatory cyfrowe, jak jakieś symulacje analogowych kompresorów, czyli na przykład ten. Sama ta jedna wtyczka kosztuje około dwie paki dolarów, więc nie, kurwa, nie zmiksuję ci utworu za 50 zł. Przepraszam. Może ci zmiksuję, ale jak. Zaprosisz mnie do siebie na naleśniki. Ostatni kompresor dodaje po prostu ciekawych walorów sonicznych, jeżeli chodzi o wokal. Kompresor równoległa. Co to jest kompresor równoległa? Masz nieskompresowany sygnał Plus skompresowany sygnał, i dodajesz jeden do drugiego. BM. Wszystko po to, żeby wokale były troszeczkę bardziej do przodu. Po tych wszystkich rzeczach, które tu się zadziały, szczególnie po dwóch kompresorach, trzech w zasadzie, zaczynają się uwydatniać jakieś częstotliwości, które mi się nie podobały. Wobec czego skorzystałem jeszcze raz z, z dobrodziejstw ekwalizacji subtraktywnej. Raczej staram się nie dodawać niczego. Um, no i tutaj na sumie za. za i tu na sumie jest automatyzacja parametru, tego, który, który nam dodatkowo wykwasza wokale. Dziękuję koza za pomysł. Z istotnych rzeczy na koniec mamy send z głównego kanału wokali, który wchodzi nam tutaj do generatora pierdolnięcia, czyli trash 2. Dodaję dodatkowej saturacji, czyli dodatkowego pierdolnięcia w naszym przypadku. Chcemy, żeby wokale były agresywne. One wychodzą z głównego koloru po całym oczyszczeniu, wpadają tutaj, a potem jeszcze mam e, na sam sam koniec jeden główny kanał wokalny, w którym mogę kontrolować wszystko, i reverb, i, e, i saturację, i delay, i wszystkie efekty, które po prostu wpadają mi w jeden kanał, jeżeli chcę coś wyczyścić z całej grupy. Kanałów obsługujących mój wokal, mogę to zrobić sobie w ostatnim mom momencie. No i co? No i to jest w zasadzie tyle. Yy, utwór fioletowa fiolka możecie na przykład sobie posłuchać w Lidlu. Możecie go też posłuchać na przykład sobie w, nie wiem, w, e, e, kurwa, na YouTube i możecie generalnie sobie kupić płytę, pamiętajcie o tym, żeby, nie, w zasadzie to nie kupujcie tej płyty, bo no za dużo, kurwa, czasu spędziłem na tym i uważam, że mam strasznie zrytą psychikę po miksie całej płyty Kozy. Dziękuję Kamil. Um, I nie uważam, że ktokolwiek powinien tego słuchać. Jest to straszne, jest to okropne. Koza i ja pierdolę w ogóle przestań. Zacznij już robić techno. Czy ty możesz zacząć już robić techno? Jeżeli jest tu ktoś jest tutaj na pewno kto by chciał się dowiedzieć czegoś ciekawego na temat miksowania. Poka jakie ja masz EQ i VST na mikser, już background wokali, gdzie wypierdalasz je w stereo? Wypierdala mnie na poziomie w, w, wokali lewo-prawo, eee, zostało 5%. Tutoriale do wokali, podstawy, um, wokale czy bity, jedno i drugie, na jakim programie pracujesz? Nie w FL Studio. Czy mówisz ketchup czy ketchup? Ketchup, ja wszystkiego chcę. No dobra, generalnie tak. O, nie wiem, jak sprawić, by kopnięcie uderzyło mocno i przecięło 808, żeby te będy uderzyły ciężko. Wiesz, brachu, sprawdź moją kasetę. Zrobiłem w 16 sekund i nawet nie włożyłem wysiłku, ale żeby to dobrze było. Ponące jak kurwa, może jakiś kolabor, który robisz za darmo. Yy, nie wiem, nie wiem. A 4% baterii. Moja ulubiona recepta na cały proces, czyli upierdalać to, czego nie chcesz, i a, wszystkie częstotliwości. W, Ekwalizacja, ekwalizacja, ekwalizacja A potem dopiero myślimy nad tym jak, jak dodawać kolorytu Jak dodawać walorów sonicznych i tak dalej No, także Follow me on Instagram e, Subscribe to Bypass e, Channel And kurwa, dziękuję